O, nie zauważyłem, że już jesteś, stary. Bo ja tak szedłem po prostu lasem i ten. I nawet nie zwróciłem uwagi, że już jest kamera na mnie. Serio. Dzisiaj klasycznie Waves Roleplay. Jedyny WL-OFF, na którym aktualnie gram, więc jak chcesz mnie spotkać, to tylko tutaj. Jest tutaj masa kontentu, masa dziwnych osób, masa dziewczyn, dlatego tutaj gramy. Pamiętajcie, że z kodem GoFresh macie minus 10% na każdy zakup. A zapewne nie jesteś milionerem i sobie lubisz korzystać ze zniżek. To tyle, co chciałem powiedzieć. Teraz idziemy grać w roleplay, ale taki nie do końca roleplay. Bo my się nie trzymamy zasad RP, tak? Ja chyba nie wiem, czy ja chcę nagrywać w ogóle. Czego patrzysz? Do mnie napisał 293. Dobra, napisałem do nich. Zmieniamy osobę. Zaraz masz po permisjach za oglądanie kobiet. Ha, ty chyba nie można kobiet oglądać. Ale już skina ukradłem. Jakby tu rozpocząć interakcję z ludźmi? Coś się... Nie. Jak to zagadać z ludźmi, co wyglądają jakby na paradzie LGBT byli? Są trochę dziwni. Ten se tańczy. Co tańczysz, geju? A, to do mnie? Jestem podobno niemiły, ale zapytałem tylko. Ja? Siema, cichy. Ej, nie. O, siema. Rozbawiłem ich. Jestem śmieszny. Rosy i czujesz, że to jest baba, nie? A pan policjant? Wiedziałem, bo Rosji to jest, wiesz. Idziemy na jubilera. Kupimy jej pierścionek jakiś chyba. Kupić ci pierścionek? Nie. Dobra, dawaj. Rób tam rączki maleńkie. A ty Abu? Co? To nie Diabu. To nie Abu, to kto? Nie wiem. Zakładnik czy nie? Nie, ja go nie załatwiłem, ale chcesz to zabierz. Weź 50. Co? No podpójdziesz. No to się fajnie złożyło, nie? Tak, bo pomyliłem się, kto zrobił papier. Drzewo. Drzewo robi papier i gofres. Witam. Imię, wiek. A co cię tu interesuje? Imię, wiek. Nerys. Nie wiedziałem, kto wymyślił papier. To obrzydliwe. Niebieska, chodź, mała. Ty mądra pewnie jesteś. Oni chcą ją na minę i zostawić jej odciski. No nasze główne. Najwyższy wodospad na świecie, to był chyba Niagara. Niagara! Nie udało się. Szmata. I co to strzały? Sikały nie strzały. Kupił papier. Drzewo. Grecja. Serio? Wiedziałem, że to... Próbuj się uczyć. A, się uczyć. Jak ja nie mieszkam w Polsce. A, no tak, trzeba mieszkać w Polsce, żeby wiedzieć o papierze. No. Ty śmieciu głupi. Morda, kiepie. Co to ma wspólnego papier z Polską? A co ma wspólnego twój ryj i podłoga? Nie wiem. Że cię, jak patrzę mój ryj, oni śmielam cię i walisz głową w ryj. Odpier***** niebiesko, uważaj. Co za ryj pewnie. A co ci wiesz? GoFresh, a czemu nagrasz odcinek tak? Bo jestem youtuberem, jest to moje zajęcie od 4 lat. Dobra, chodź maleńki, odpowiedz na pytania. No dobra. Czytaj na głos, to mogę ci pomóc. Zacięło się i się nie udało, wiesz? Gdzie? A na drugim się wy... Opieką nad administracją. O, geniusz! Co jest? Jak chcesz? Wyjdziesz za mnie? Nie. Dlaczego to facet musi klękać przed kobietą w ogóle? Skoro to chyba mężczyźni są tacy. Jest go prawdą. O kur... jak pojawił. Jest go prawdą. Nie chce mnie, ale fajni ludzie se napady robią na Wawesie. Wielkie pozdro dla was. Ledwo to przeżyłem, ale spokojnie. A jeszcze takie jedno bardzo ważne info, które mi się teraz przypomniało. Było wiele pytań, co z FivePlayem, czy będziemy robić ten projekt i co się tak właściwie z tym wydarzyło. Otóż okazało się, że kiedy pracowaliśmy nad tym, z Kazie wypadły bardzo ważne sprawy z Wavesem i musieliśmy przerwać pracę nad FivePlayem. No i w sumie i tak to jest nasza wina, bo ja mówiłem, żeby ogłosić serwer dopiero jak będzie już gotowe, ale on chciał wcześniej. No ale teraz już faktycznie jest prawie wszystko gotowe. Stworzyliśmy specjalnie nowego Discorda, więc jeżeli jeszcze chcecie dać nam szansę z naszym serwerem, no to link macie w opisie, jest unikatowa ranga, tak jak wcześniej. I tak gracie tego fivema, więc co to dla was jest wejść na chwilę, sprawdzić sobie serwer jak już będzie. Dajcie znać, czy wam siedzi, czy nie. Jak dla mnie jest to fajny serwer. Cały zamysł i tak dopiero niedługo poznacie. Wpadajcie po prostu na tego Discorda, niedługo będą otwarte rekrutacje do różnych frakcji, administracji itp. Więc jest to w porze szansa. Sam będę prowadził rekrutację na administrację. No i co możemy pogadać, wystarczy coś ogarniać i nie być debilem, nie? Zostań, poukładaj mi sny. Ouu, ona jest sama w domu. Chyba potrzebuje mężczyzny. Negev, telewizor spadł. Kim jest Negev? Negev. Chicken Nuggets. Czemu to jest jak bandyta? Fuuu! Cieka do basenu, fuuu. A, jacuzzi. Co to było? Zapraszam do jacuzzi. On jest jakiś... nie innego chyba. O! 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 Jesteś ohydny. Spodobało się. A, nie. Ona to lubi i udaje, jej się... On jest ohydny, to nie ja, on jest okropny. Okropny jesteś, wiesz? Nie. Tak, co ty tu robisz pod moimi nogami? Co ty robisz? Jest odklejony. Jestem złotą rybką. Jesteś złotą rybką, jesteś Nemo. Hej. Hejka. On wącha stówki, stówkarz. Jezus. Daj stopy. O? Podaj mi stopę. No ja tu mam stopę. Ty stópkarzu. Tam żywota całuje, ty. Robimy z siebie stópkarza. Czemu masz nazwać szpun? Stanów się 3 razy, tak? Nad czym? Nie wiem. Dlaczego się tak nazywasz? Bo jestem ćpunem. Ale o dobrym sercu. Mówiłam. Nie, no też zrobicie pewnie co jakiś czas na imprezce coś. Co normalne. To jest moja codzienność, wiesz? Pałę w kiblu na imprezce z szczura. Nie, ja nigdy nic takiego nie zrobiłam. Czemu? Całym swoim... Oczywiście tak właściwie, czy jest coś w tym złego? Ogólnie tutaj troszeczkę mogłem przynudzić, bo wywiązała się ciekawa rozmowa. Nie wszystko, co tu powiem, jest do końca prawdą. Trochę to z żartem mieszałem, ale w większości z tym, co powiedziałem, się zgadzam. No? Czy jest coś w tym złego? To jest chyba podstawowa potrzeba fizjologiczna, no właśnie, stary seks. Dlaczego kobiety muszą być w związku, żeby się bo inaczej są uznawane za szmaty? Oj, w kiblu to normalna sprawa. Nie. Czemu to wszystko jest tak, to kiedy można? Pało jak nie w kiblu na imprezie. To już zależy od wychowania dziewczyny. No ale to co, to jest źle wychowana? Rodziców. To trzeba się w jakiś związek tylko po... Nie chodzi o to. Ja nie sądzę, że to jest coś takiego, że nie wiem, że powinna pogodać. Tylko po prostu, jeżeli ona jest tak wychowana, że to jest normalne. No to ona uzna, że to jest normalne wtedy. Ale jeśli rodzice wychowywali ją w ten sposób, że po prostu mówili jej, to jest złe i tak dalej na przestrzeni lat. I no właśnie. Się tego, że... No właśnie, każdy ma jakieś swoje inne wartości, nie ma co oceniać ludzi. No tak, no wiadomo, no ale uważam, że jeśli ktoś jest pełnoletni i chce to robić, to niech chce to robi, jak nie, to niech tego nie robi. Pamiętaj, że teraz czasy się zmieniły i dzieci biorą przykład z po prostu swoich, nie wiem, starszych koleżanek, które tak robią. I przepraszam, ale ja na przykład, ja chciałbym, żeby każda influencerka miała OnlyFans. To było dla mnie rozumiem. Ile masz lat? 18. A, 22. No tak, no ale no przecież co jest w tym złego? OnlyFans jest tylko dla tych, którzy... Nie wiem. No dokończ to, dawaj. Dla tych, którzy co? Nie wiem, dla mnie tam czasem się laski nie szanują za bardzo. Ale skąd, czemu się nie szanują? Skoro uważają, że to jest okej, to czemu się nie szanują, jeśli jest to zgodnie z ich wartościami? No właśnie, na przykład Fagata może ci powiedzieć, że grasz fivem, to się nie szanujesz, jesteś no nie. Szanujmy się chłopaki, naprawdę szanujmy się. Idę 13 elo. I całkiem inteligentna kobieta to była. To co powiedziałem jest dość kontrowersyjne, ale nie uważam, że OnlyFans i itp. to jest coś złego. Wydaje mi się, że bardziej ludzi po prostu to boli, że te baby na OnlyFansach zarabiają więcej niż oni są normalnie w stanie zarobić. Bo jak ci się to nie podoba, ty nie musisz tego oglądać, synu. W sumie napisz swoją opinię, stary. Może jest jakiś argument, który by mnie przekonał. Ale koniec tych mądrości, tak? Trzeba zobaczyć, co robi Sigma. Serio, żałosne to jest, jak się zachowujesz jakichś 10-latek. Nadam ci palca do... Ile to ja ci wsadzę palca w... Teraz to mi stanął. Włoży mi pani palca do... Ej, chodź tu, ja cię znam. No brawo, każdy mnie zna. Jaki fit tak się ubierałem 10 lat temu, co jest? Dobra, k***a, macie abonament czy nie? Ta. Czemu jesteś tak wysoko? Nie, bo gramy w baseball tutaj, wiesz? Odbijam piłeczki. Wiesz, jak myślisz, że jestem aż tak głupia, że nie noszę GoPro, no to spoko, nie? Właśnie to, co powiedziałeś, było głupie ogólnie. Kogo twoje GoPro przecież? Na to mówisz. No, mówię to, żebyś sobie uważał, człowieku. Z czym? No, z pewnymi rzeczami. Tak, on jest... No, ty bardziej, więc wiesz, trochę tak. Co trochę tak? Dokończ. Czy powiedziałeś to trochę tak, jako takie zakończenie zdania? Nie jestem aż tak jak ty. Spuszczę ci się do... To jest ten I wiesz, że mam GoPro jak coś, nie? Ja nic złego nie robię. No otwierasz mordę. To jest trochę nieciekawe. A ty mnie wyzywasz cały czas. Nie cały czas, tylko jak odezwałeś mordę. Po prostu stwierdziłem, że jesteś głupia. I z każdym kolejnym otwarciem mordy mi to udowadniasz. Zaakceptuj to. Daj się koledzy, już nie gadaj. Nie wiem, jesteś jakiś nie wiem. Jak jest? Jesteś jakiś, nie wiem, typie. Ale się nie szanujesz, kobieto, co ten chłop z tobą robi, wstyd. Oby syn, nie? Nara. O tak. Nie wiem, robi to bez mojej zgody, więc wiesz, jakby mogę z tym iść na policję nawet. Jako confident. Jako 60 ją. Sam jesteś 60. No i mnie uderzyłe. No sama mówi, że to. Rozumiem, że się nie boli, nie? No właśnie, dostałeś w cycka, szmato. A mój kolega ma wielką pałę. GoFresh! O, patrz co robi, patrz co robi! Jak się pcha. No, ty jesteś zabawny. Co to był za mało lat tutaj? Gdzie jesteś, synu? Kasty coś się odezwał raz. Cisza teraz. Main charakter moment. Cześć, nie jestem GoFresh. Cześć, nie jestem GoFresh. GoFresh, ej, poczekaj. Co kupi go? Co? GoFresh, chcę na aplikację taką, TikTok. Co na TikTok? Chcesz być na TikToku? Tak! Będziesz, bo ją p***ałeś, a to ludzie lubią, więc zrobię z tego TikToka. Dobra. A ty kastrujesz psaryjem? Nie, idź mi stąd. Bo potrzebujesz czegoś, czy nie? Ona kastruje psaryjem. Co? No. Da, opuść teren szpitala. A co, niech nie kastruje psaryjem? Niech cię wykastruje? Jesteś normalny człowiek? Czemu pan wykastrował psa buzią? Nie widziałam. Uuuu. Ona sportówką tak po plaży se normalnie? Nie wiesz. Tak chyba nie można, co nie? Oby jej żaden komar nie obserwował. Po plaży takim autem? Co? Po plaży takim autem? No specjalnie jadę wolniej. Dobra. Dziewczyna przed chwilą pojechała raz, dwa, a ja jadę, nie wiem, 15 na godzinę. Dobra, przepraszam. Jestem adminem. Dalej idziesz chyba za szybko. Oni teraz wolno będą jeździć. Teraz jest okej. Ale przecież da się wjechać takim autem na plażę. Nie za szybko po tym piasku? No jechał 11 na godzinę. Okej, sorry. Czekaj chwilę. Mogę się o coś zapytać na rządowym. Czekaj, bo jak chcesz to prowadź. No sam nie mam zmiany teraz, o co chodzi? No nie umiem. Rozwalę ci auto, pozdro. No dobra, kobieta. No to się naprawi, no. Girlfriend. Ale to ona jest na piasku przecież, bo ja do niej po prostu zadzwonię. Nie ma czegoś takiego jak zmiany, możemy wejść na rządowy na chwilkę. Pisałem nie. U nas na FivePlayu będzie nakaz 10 na godzinę w mieście, żeby sobie wypadku nie zrobili. Robimy bezpieczny roleplay. Nielegalne. No i banik. Jezu, kobieta, jak można nie umieć jechać prosto po drodze? Aha, no okej. Ale tylko na rok to tam luzik, nie? 2025. Znowu dzwonię do skazy, to jest niesamowite. Na każdym odcinku chyba z Wavesa dzwoniłem do skazy, bo dostałem bana. Co jest? Halo, mistrzu. Co tam? Dostałem bana. Gdzie? Na twoim serwerze. Myślałem, że na 7-7. A za co? Bo spektowałem i dostałem za cheaty. Fiveguard. Ale to nie Fiveguard, to jakiś typ. Aha. Bo on napisał tak: ty, a ty kim jesteś? Wejdź wbij na rządowy. Ja mówię, stary, ja nie mam zmiany teraz, on, ale typie nie ma żadnych zmian. I dostałem perma. O, zmian, ID. Już patrzę. 4444. No już nie przesadzaj, że taki, no podaj prawdziwe. No serio, śmieszny dropnął. Jak obejrzałeś do końca, napisz ban.